Droga pomiędzy miejscowościami Pszczew i Silna w zachodniej części województwa lubuskiego. W tym miejscu w dwudziestoleciu międzywojennym przebiegała granica pomiędzy Polską i Niemcami. Dlaczego tutaj? Ponieważ mieszkańcy wsi Silna, Świechocin i jeszcze kilku innych opowiedzieli się w referendum po I wojnie światowej za przynależnością po stronie polskiej, a miasta Pszczew po stronie niemieckiej. Polacy mieli tutaj drewniany budynek graniczny, Niemcy murowany, a fragmenty fundamentów wciąż jeszcze są widoczne w gęstwinie leśnej za moimi plecami. 1 września 1939 roku miała miejsce tutaj jedna z pierwszych wymian ognia w historii II wojny światowej. Antoni Paluch, który był pogranicznikiem polskim, odpowiedział na ogień ze strony nadchodzącego od Pszczewa oddziału Wehrmachtu. Zginął na miejscu, postrzelony w głowę, pochowany został w Silnej, a na nagrobku wyryto mu bardzo ładny napis: niewidoczny oku, a bliski sercu. Na przejściu granicznym, na takich przejściach granicznych, stały zawsze słupy granitowe z oznaczeniem P – Polska, D – Niemcy oraz Wersal 28 czerwca 1919, czyli data i miejsce podpisania traktatu granicznego przez Niemcy. To nie jest oryginał, ale mamy taki w miejscowości Wierzbno. Ale to już zupełnie inna historia.